dobry, kochani. Mamy dzisiaj już 17 grudnia. Jezu, jak to się stało? Spałam do 11. Wstałam o 7, tak jak zwykle przebudziłam się, ale stwierdziłam, że od czego są te niedziele? Można sobie raz na jakiś czas pofolgować. Wylegiwałam się, odstawiałam budziki. Słuchajcie, obudziłam się za 10-11 razem z kamanem. Z kamanek wstał, robi śniadanko i ja poszłam pod prysznic. Nałożyłam sobie już tonik, serum. Skóra po tej maseczce wygląda w porządku, chociaż wydaje mi się, że starła mi te wszystkie skórki i bardziej są widoczne teraz przebarwienia. Dzisiaj mam taką ochotę, żeby sobie nałożyć te kosmiczne gwiazdki, które były w kalendarzu biedronkowym. W ogóle może otworzymy sobie dzisiaj kolejne okienko, bo dawno już nie otwierałam. Chyba w ten sposób, co? No inaczej to się nie zmieści, ale będą zjeżdżać. A ta jak? Słuchajcie, ktoś nie pomyślał, bo ta strona... Są dwie gwiazdki w jedną stronę. Tak jakby. No to musi być tak. Bo tamta strona się gorzej trzyma. Nie są to najbardziej przemyślane płatki na świecie, ale myślę, że coś tam te okolice pod oczami z nich wyciągną. Czuję 5-10 minut. Klepię to, co tam zostało pod okiem. I nakładam, słuchajcie, żel pod oczy i SPF. To mi jeszcze się zostało. Już zobaczcie, kończę go na szczęście. Więc z tą wydajnością też jest tak średnio, bo wydaje mi się, że niedawno go zaczęłam. Ale powiem wam, że cieszę się, bo już chętnie się przerzucę na coś innego. Dzisiaj nie jest tylko 17 grudnia, jest też niedziela i prawie jajecznica mi wyleciała. Już dziękuję, nie. Mamy nasze niedzielne śniadanko. In charge kamanek, of course. Ale tutaj dałeś, Boże Święty, ile tego? To ty żeś to wszystko kupił wczoraj, tak? W Biedronce. No ale to wszystkiego nie będziemy otwierać, nie? Smacznego też wam, jeżeli coś jecie. Do naszych vlogów zawsze warto coś do przegryzienia wziąć. Znowu jest tak ciemno, jakby po prostu była noc, a jest godzina 12. Ja mam swoją świąteczną kaweczkę, także opakowuję kalendarze, szczególnie Lindor, żeby mi tutaj do kaweczki pasował. Ja tu, słuchajcie, wezmę od Pauli 17. Tutaj mamy coś okrągłego. Wow! Patrzyłam na te foremki, już nie pamiętam gdzie. I mówiłam, jejku, jak fajnie, że jest laska. A potem mówię, czy to jest teraz mi potrzebne? I odłożyłam, ale myślałam o nich. Także Paula, chyba czytasz mi w myślach. No super! I nawet jest jelonek Bambi! Ekstra. Cudo. Jest też zadanie. To co? Proponuję pieczenie pierniczków. Pierniczki co prawda mamy upieczone, ale być może zrobimy jeszcze jedną partię jakichś ciasteczek i wtedy na pewno zaszaleję z tymi foremkami, bo są cudne. No cudne są, no co ty dużo mówić. Śliczne. Dziękuję ci, kochana. Na pewno jeszcze coś upiekę. Co prawda miałam na myśli inne ciasteczka. Miałam na myśli ciasteczka z palonym karmelem chyba. Nie, z palonym masłem. No w każdym razie coś tam jeszcze miałam na myśli. Ale słuchajcie, to nie znaczy, że ja w tym okresie poświątecznym jeszcze nie będę nic piekła. Bo tak sobie ostatnio stwierdziłam, że już tak dawno nie robię żadnych ani takich ciast, ani ciasteczek. Odzwyczaiłam się totalnie i trochę wyszłam z sprawy, więc powinnam przynajmniej raz na dwa tygodnie coś upiec. Idziemy do kalendarza od Linda. Misio! No, teraz powiem wam, że misiów mamy dostatek. Powinny być same misie w tym kalendarzu, bo one są najlepsze. Szkoda, że nie zrobili takiego kalendarza z lindorkami, ze wszystkimi smakami, bo widziałam, że jest tyle smaków lindorów. Każde okienko mogłoby być po prostu z inną czekoladką. Tą kuleczką, które się kupuje w ich sklepie na wagę. To by było fajne. Dajcie znać, może coś takiego widzieliście. Dojadam. Teraz odpakuję inny kalendarz, no to może już zrobię make-up. Powiedziałam wam, że dzisiaj wam pokażę, jak wygląda ten róż na policzkach. Zamierzam, słuchajcie, dotrzymać słowa. On jest w dosyć chłodnym odcieniu, ale jest bardzo ładny. To jest po prostu sztosik. Jedyny problem, który widziałam z tym różem, bronzerem, chyba w tych produktach ogólnie z tej gamy to się powtarza, że ludzie mówili, że nie leci im z tego aplikatora, ale ja akurat trafiłam na taki, że leci. I to leci z niego całkiem fajnie. Zobaczcie, to jest z takim metalicznym pobłyskiem. No i patrzcie na to. Przecież to jest najpiękniejszy efekt, taki trochę wróżkowy. Już od razu właśnie z rozświetlaczem. Akurat na policzkach mi się wczoraj wyrzuciły i rozdrapałam te sywki, ale na tym policzku lepiej widać, jak to pięknie wygląda. Ja sobie po prostu z tego aplikatora nakładam na gąbeczkę, bo chyba tak to wygląda właśnie najlepiej. Trochę na nos, troszkę tu. Aplikator ma stronę on i off, czyli trzeba koniecznie zamknąć, żeby nam się to właśnie nie wyciekało. To jest, słuchajcie, efekt bez
pudru. Ja oczywiście muszę pudrować, bo inaczej by mi się to wszystko spłynęło z moją tłustą skórą. Ale pod pudrem też on się pięknie wybija. Szczególnie po paru godzinach. Tylko kurde, mam tego tutaj. Muszę udawać, że to jest pieprzyk. Troszkę widać ten blask spod pudru. Widzicie to? Taki satynowy blask. W miarę jak dzień będzie leciał, to on się będzie coraz mocniej pod spodem świecił. Nie widzicie, że jak już jest przypudrowany, to ten efekt już nie jest taki bardzo rażący. Taki jak lubię, takiej zdrowej skóry. Czaicie, jak kręcą mi się włosy? W ogóle myślę, czy by dzisiaj ich nie spróbować zrobić dyfuzorem. Znowu mi się zaczynają robić loczki. Otwieramy The Body Shop. 17. Co to jest? Co to jest, kochani? Chyba coś większego. Klips do włosów! Ale śliczny! Jaki ładny klips! Taki skorupka jajka. O, i taki jest porządny. W zasadzie to dzisiaj bym pasował do tego t-shirtu. Zobaczymy, może coś wykombinuję. Jeszcze chcę tylko właśnie te włosy jakoś wysuszyć. Właśnie zrobię je dyfuzorem, tym takim do loków. I zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Na którym my się zaczynaliśmy? 4, 5, 6 już jest otworzona. Chyba 7. Tak. Zobaczymy. O, kolejne płatki, tym razem serduszka. Ciekawe, czy też w tą jedną stronę są. Też są w tą jedną stronę. No, muszą to, słuchajcie, w następnym roku trochę dopracować. One mają, słuchajcie, dwie strony. Jedną taką bardziej wypukłą i drugą tą wklęsłą. Powinno być, słuchajcie, to odbicie lustrzane, żeby było na jedno i na drugie oko. Tak jak widzieliście dzisiaj te gwiazdki. Jest to jeszcze do przemyślenia, bo one są po prostu dwa takie same plasterki. Jeszcze nam zostały 3 okienka z tego kalendarza, więc będziemy sukcesywnie otwierać 8, 9 i 10. A mamy dzisiaj 17. No to jeszcze trochę mamy czasu. Wiecie co, ja nie potrafię korzystać chyba z tego dyfuzora. Wyszło mi jakieś takie szalone coś mi wyszło, nie wiem co mi to wyszło. Założymy tylko olejek. Jest, słuchajcie, w tym jakiś taki urok z lat 80. Ja nie potrafię chyba suszyć na tym dyfuzorze. Dajcie znać, może ja mam jakiś zły dyfuzor albo coś robię źle. Jeśli macie włosy kręcone i potraficie je ładnie wysuszyć na dyfuzorze, to ja wam zazdroszczę. Moje włosy nie są kręcone, one się falują. I zawsze właśnie na tym dyfuzorze jak suszę, to mam efekt takich pognicionych trochę tych włosów, a nie rzeczywiście właśnie loków czy fal. No dobra, słuchajcie, tak to wygląda. Na razie tak zostawiam. Zobaczymy, czy do wyjścia sobie jakoś je zepnę. I przynajmniej plusem tych krótkich włosów jest to, słuchajcie, że właśnie one mają jakąś taką względną objętość, ta objętość się trzyma, więc te włosy mimo wszystko wyglądają dobrze. Ja najbardziej lubię właśnie fryzury z objętością. Lubię też te ulizane fryzury. Są bardzo wygodne, ale do mojej małej głowy nie wiem, czy one pasują. Może sobie zapnę jeszcze jakąś spinkę. A tak jak mam objętość, no to zupełnie inaczej to wygląda. Zobaczcie, to jest ostateczny vibe. Makijaż, fryzura. I zaraz wam pokażę też strój, bo w sumie zainspirowałam się tym, co wam ostatnio pokazywałam na Wigilię, tylko brakuje mi jeszcze marynary i kozaków. Zaraz się ubiorę i wam pokażę, jak to będzie wyglądać. To jest ten vibe. Ja, słuchajcie, tą marynarę mam już ze 100 lat i chyba kupiłam ją na Vinted. I nie jestem pewna, czy ona nie była przypadkiem męska. Zobaczcie, ona jest w taki lekki prążek. Zdecydowanie taka bardziej w kroju oversize. Fajnie by też wyglądały do tego cieliste rajstopy, ale ja jestem z marzlu, więc mam, słuchajcie, takie bawełniane i one są w taki też wzorek, więc one nie są całkiem gładkie. Przydałoby mi się coś większego złote tego na szyję, no ale na razie tego nie mam. Ta spódnica to też jest mój ostatni nabytek, ona jest krótka, jak widzicie, z takim rozpierdakiem. I ja ją, słuchajcie, kupiłam w Sinsayu. Myślę, że to jest spokojnie taki look, który można by ubrać właśnie na jakąś uroczystość. No i do tego oczywiście najlepiej wyglądają kozaczki. Mamy taką stróweczkę. Otwieramy kolejną paczuszkę z temu. Szare papiery. Kupiłem taki pokrowiec na rowery, żeby nie stały w chałupie. Kupiłem rękawiczki, ale one trochę inaczej wyglądały i podobno można w nich klikać telefon, zobaczymy. Taki mały wieżaczek na drzwi, taki organizer do kabli mi się przyda na górę. Szczoteczka razem z takim dozownikiem na płyn. I do ćwiczenia żuchwę sobie wziąłem, przetestujemy. To jest do ćwiczenia ścięgien palców. Pewnie mi się przyda w trakcie rehabilitacji. Do czyszczenia języka. To jest do czyszczenia takich szczelin między na przykład oknami. Kolejny wieszaczek na drzwi. To jest takie coś, że lód sobie w tym robimy. Możemy to łatwo ściągać, wyciągać i takim lodem możemy sobie przekładać, możemy sobie coś tam smarować i tak dalej. Słuchawka do prysznica, nożyk do awokado. Jak wam się zniszczy w suwaku? Ta zapinka, no ale...
Wyglądało to lepiej, nie powiem. Ufał do wybielania zębów, też ciekaw jestem. Do włosów, do trymowania, końcówki też to też. No niestety te, które nie są markowe, szybciej się odkształcają te włosie i ten. I trzeba je szybciej wymieniać, no ale też są tańsze, więc cóż to było? To jest do tego, do sprawdzania w oponach, jak zużycie bieżnika. O, już sobie przypomniałem. Mogę sobie zamieścić na kierownicy telefon. Ale chyba... A nie, jest szeroki. Nie, jest szeroki, zmieści mi się telefon. Ciekawe, jak się sprawdzi. Niestety mój telefon jest za ciężki do magnesu, który kupiłem. Mi ciągle spada, a może to pozwoli mi lepiej śledzić GPS-a. A tutaj mamy osełkę do ostrzenia. O, chyba wszystko. Trochę tego było. Może czymś was zainspirowałem. Większość to takie gadżety pierdołki. Ale niektóre z nich na pewno znajdą zastosowanie. A niektóre po prostu wziąłem z ciekawości na przetestowanie. Wiecie, jak coś kosztuje 3-5 zł. Ja wiem, że trochę tego kupiłem, no ale zobaczymy, jak to się sprawdzi w praktyce. Dobra, pierwsze zastosowanie wieszaczka na drzwiach. No jest spoko. Jak macie takie miejsce, w którym z reguły drzwi są otwarte i możecie jakoś wykorzystać to. Jestem, czy Ania w ogóle zauważy, że coś takiego zawiesiłem, więc ciekaw jestem, jaka będzie reakcja. No dobra kochani, tak jak widzicie, jestem w domu. Byliśmy na chwilę u mamy, bo mama nas zaprosiła na obiad, ale wpadliśmy też po drodze na pomysł, żeby zabrać mamę do nas i przystroić z nią choinkę. Mieliśmy przystrajać ją wczoraj, ale powiem wam szczerze, że ja wczoraj już padłam, już nie miałam siły. Przyjechała do nas mama, ubrałyśmy choinkę, napiłyśmy się herbaty, obejrzałyśmy pierwszy odcinek nowego sezonu Piekła Singli. To jest chyba jeden z moich ulubionych reality show. Jeżeli jesteście ciekawi, to sprawdźcie sobie na Netflixie. A teraz słuchajcie, mamy 20. Chwilę jeszcze posiedzę, pomontuję, bo jestem w tyle z montażem, ale powiem wam, że jakoś w ten weekend bardziej się skupiłam na odpoczywaniu niż na montowaniu. Pomontuję sobie chwilkę i myślę, że tak o 9 zrobię sobie kąpiel. Pierwszy raz chyba od 2 miesięcy. Już bardzo dawno sobie nie robiłam kąpieli, bardzo, bardzo dawno. Od października sobie nie robiłam, słuchajcie, kąpieli żadnych. No tak, bo ja kupiłam te rzeczy w Laszu, jak byłam z Asią, to był chyba jeszcze październik. A mam już grudzień. Jutro mam kontrolę u lekarza, to jeszcze się tam u niego o wszystko wypytam. Trochę się stresuję. Trochę się stresuję przed jutrem, jak to zawsze, przed lekarzem. Dobra, moi drodzy, jestem w swojej ukochanej łazience na górze, już sobie z tyłu zrobiłam klimacik. Tu są świeczki. Tu są świeczki, tu jest świeczka. Robię klimacik i do kąpieli użyję sobie czegoś wspaniałego, czegoś, na co czekałam, czegoś z Lasza. Taki dekomforter w kształcie tęczy. I on powinien robić pianę. Chyba po prostu się go wrzuca pod bieżącą wodę, zaraz zobaczę, jak to działa. Moi kochani, zobaczcie na tą pianę. Woda jest kolorowa, piana jest ogromna. Tak jak widzieliście, zużyłam mniej więcej, no nie wiem, 1/4 tej kosteczki. Cała wam na pianę. Skakuje. Ruszyła wieczorna manufaktura kanapek. Tutaj kamanka, kolacja to moja. Myślałam, że dzisiaj nic nie będę jadła, ale jednak zgłodniałam, więc... Ej, miałam straszną ochotę na kanapkę z keczupem, więc mamy tutaj na dole tą pastę z pomidoru. Co mieliśmy dzisiaj na śniadanie? Ser, szynka, ogórek kiszony, keczup. Tutaj jeszcze jest masa rukoli pod spodem. Papryka, winogrona. Aneks, słuchajcie, odmienia naszą pralnię. Ona wyglądała naprawdę źle. Teraz wygląda świetnie. Jutro przychodzi pan od pieca. Tutaj widzę, że nawet kamanek załączył pralkę. Dobry pretekst do tego, żeby zrobić porządki. Dobry pretekst, no. Ja już tyle myślałam czasu, żeby tutaj
się wziąć za to, bo to na mnie tyle urosło tych śmieci. Zaraz wszystko ma swoje miejsce, super. Musimy pomyśleć, żeby zrobić tutaj szafki i można by jeszcze właśnie kłaść coś na tym. Tylko nie wiem, czy w tej ścianie można dziury wiercić. Bo chyba już mieliśmy taki. No bo tutaj mamy też takie półeczki, w których też by wypadało zrobić już porządek. To jest super rozwiązanie, co? Taka spiżarnia. Bardzo fajnie nam się to sprawdza. Przydałoby nam się też takie półeczki na tej ścianie.